Pragnę Was serdecznie zachęcić do subskrypcji kanału, klikając tam ten czerwony klawisz sam na dole, żeby stał się szary, tak jak był pokazany na ekranie. 55415, odjazd. Oraz zostawienia dzwoneczka. Aby dostawać powiadomienia o filmach, czekamy, aż się drzwi zamkną. Zamknięty. Możemy ruszyć dalszą drogę. Będę się cieszył. Wita najważniejszy. Mamy nie Szymonie, pana to w ogóle nie widziałem na tym kanale, ale jeżeli pan go zasubskrybuje, pojawi się pan w prawym narożniku. Na samej górze wyskoczy pan ładne powiadomienie o subskrypcji, jeśli pan to zrobi teraz. I pojawi się pan w ostatnich subskrypcjach. Tam na górze właśnie. I będzie się pan wyświetlał aż do czasu, kiedy się nie pojawią dwóch innych ochotników, którzy też to zrobią. To się cieszę. I oby tak dalej. Mam nadzieję, że wam nie przecinam. Pokazuję, że skupiłem 722 klatki. Osiemdziesiątka jestem. Tak mi się ktoś pytał, dlatego sobie ustawiłem tempomat. No a też do szkoły idę i co, on tam jeszcze żyje? A podobno tym nie miałeś do szkoły i co? A szukałeś, żeśmy. Parę dni temu. Ale jaki wypadek? Czemu miał być jakiś wypadek? Czemu nowego wypadku nie będzie? Nie zależy. I z powrotem wracamy na 120 na radio kanał 6. Rozumiem, rozumiem. Niech ci już będzie, skoro ty uważasz. Ja nikogo na siłę na transmisji na żywo oczywiście nie trzymam, jest to dobrowolne. Czy teraz ktoś musi przesyłać, muszę to wyciszyć. Dobrze, wyciszę telefon. Idę na...
nie przeszkadzał w naszej rozgrywce w symulator. Dobra, jedziemy 120 km na godzinę, 50% mocy zużywamy. I tu coś wystaje ciekawego. A to chyba tylko oś tak widać jakoś dziwnie. Tak mi się wydaje, że to tylko tam oś jakoś dziwnie widać. Nie, to zacznijmy może hamowanie. Czy nie mam wyczucia tej lokomotywy zupełnie. Czy lokomotywy? No, szynobus. Ale drzwi te zwalamy. Gdzie jeszcze to najdwagonić? Jest cały skład. Ile mamy opóźnienia? Nie wiem, nawet bo już znikło. 55-415, odjazd. Zamknij. Sprawdźmy, czy ten zespół też działa. Czy też dodaje mocy? O to chodzi. Tak, też. Dziś tu ostrzeżenie się zapaliło na chwilę. Dać ci zrobić łącznie, dziewięć. Sześćdziesiąt z powodu. A teraz 60 ustawię. 60 z powodu remontów. To wiem, hamulec silnikowy, ale on tak ciepło hamuje, że... No nie zdążę na nim wyhamować. Zużyjmy i tak, no nie zdążyłem, ale dobra. Przyjmij normalnego hamulca. Myślę, że tam będę trochę mocniejszy jednak. Ustawmy prędkość na 60 na ten pomoc. Wyjeżdżamy.
powrotem wracamy do prędkości 120 km na godzinę. Podoba ta zmiana biegu w tym przynowuzie. Lampy biegi ładnie zmienił. Czółek. Puszcza Orzechowska, ale to tylko przed ogniem. No to je 90. A może im razem może zdążysz. Raczej do 90 na tym silnikowym wyhamuję. Której minuty opóźnienia w Puszczy Orzechowskiej może jeszcze na to nie rozkład. O ile mi następnych opóźnień nie da, są tylko na wykonanie. Wycisz telefon i coś będzie wydawał. Mamy do 120 km na godzinę.
ten kawałek drogi pomiędzy jedną a drugą stacją jest, powiem wam. Ale ładny nasz sport jedzie. Standardzie na tej trasie jedzie SU-45 z trzema wagonami kolejowymi. To oczywiście mówię standardnie. Następnie mówiąc, w tym składzie raczej się mieści więcej osób niż w tamtym. Dlatego miejsca wszystkich pasażerów powinno wystarczyć nawet w dobie koronawirusa, a ja teraz panuję. To znaczy, nie wiem co to będzie, nie wiem, tam transmisję na żywo prowadzimy przed rozpoczęciem roku szkolnego. Ci co nadejmą odcinki będą to oglądać 10 października, jakoś tak, więc nie wiem co tam to jest z koronawirusem, ale w aktualnej dobie koronawirusa, no. Mogę powiedzieć tyle, że na pewno wszystkie miejsca siedzące tylko mogą być zajęte, a stojących nie może być żadnych. Następny samochód wskazuje sygnał S1 stoi. Ale to jeszcze nie ten. Więc jedziemy. W peron. Przejdźmy na hamowanie silnikiem. Też będziemy mieli trochę opóźnienia, bo nas nie wypuszczą za szybko pewnie z tej stacji. Ten hamulec nie widzicie silnikowy i tak hamulce jakby chciała, nie ma. To jest maksymalne jego zaciągnięcie. Znaczy to jest najwyższy, przy 30 to już i tak będzie tracił pewnie na sile. Sobie pomalutko wjeżdżamy w peroniki. Widzicie, przy 30 już tak się zastanawia, hamować, nie hamować. Zezwalamy na otwarcie prawej drzwi. No ta na 32, a później na cały czas będziemy mieli wyjeżdżenia z tej stacji. Która się nazywa Orzechowo. Oczywiście mówię tak z mojego punktu widzenia, jeśli chodzi o wsiadanie i wysiadanie pasażerów, które potrwa jeszcze pół minuty. No oczywiście nie będziemy stąd chodzić na semaforze. O, już jest S1. Oznaczyłem S2, nie S1, co ja już gadam. Mam zamiar przeprowadzić tą trasę dzisiaj do końca. Chyba to i tak wróci w nocy, no ja rano muszę z tym zakończyć na rozpoczęcie roku szkolnego. Ja ci zakończenie jeszcze ci nie zaczęło, już ma się kończyć. 55-415, odjazd. Ruszam ze stacji Orzechową.
samym początku ma moc jak normalnie elf od PS-y. Ma takie przyspieszenie, że to ma sens. Na przykład jeździe z peronu 50 km godziną. Przeciągnąć jeden wagon. Ciekaw jestem, czy w tym wagonie się drzwi otwierają w ogóle. Nie zwróciłem na to uwagi. Teraz musimy to zrobić, ale chyba tak, chyba się otwierają. O, zrobiłem przecinkę niedobrego. Nie lubię takich przecinek. One są bardzo irytujące w moim życiu. Zbliżamy się do kolejnej stacji, z tego co widzę na skupieśniku. Chyba rozpocznijmy hamowanie, ale już takie normalne. Z tego hamowania silnikiem, bo to mi to nic nie daje. A z tego co ja zauważyłem, to i tak maszyniści wszyscy nie korzystają. W prawdziwym życiu. Jak kiedyś miałem okazję jechać w Zulu 138 czy 6, nie, 130. Znaczy, 130 na SA 133 jechałem. Odrobiliśmy rozkład, moi drodzy Państwo, nie ma opóźnień, tylko pół minuty, więc... No mamy nadrobienie. O, wagon jest otwarty, widzicie? Więc wszystko funkcjonuje dobrze. A teraz się zamknął, ale cóż... 415, odjazd. Odjazd. Czyli zamykamy i jedziemy. No, pół minuty opóźnienia.